Cześć, chciałabym Wam dzisiaj pokazać moją kolejną inspirację dla sklepu Craft O'Clock. Jest to pudełko na ATC, no i kilka ATC takich wielkanocnych, bo zbliżają się święta wielkanocne, także taki komplet u mnie powstał. Pudełko jest raczej takie uniwersalne, nie ma tutaj żadnych motywów wielkanocnych, ponieważ nie mam gdzie przechowywać swoich ATC, więc pomyślałam, że będzie to też ta inspiracja będzie jednocześnie czymś, co mi się przyda. Więc powstało takie właśnie pudełko. Pudełko ma wymiary 21, tutaj ma chyba 9 i wysokość. Zaraz zresztą zmierzę, bo nie pamiętam, już jakiś czas temu je robiłam. Tutaj ma prawie 8 i wysokość ma pewnie około 10 cm, tak? Jest zrobione z papieru. Wiecie, tak jak normalnie robi się pudełka, na przykład na kartki. I do zrobienia tego kompletu wykorzystałam kolekcję Tulip Love. Tutaj mamy wyciągnięty bloczek 20x20 i elementy do wycięcia. Pudełko oklejałam częściowo z tego dużego bloczka. Już tutaj możecie na tych ściankach widzieć. W środku już mam wsadzone ATC. O, tak wyglądają już wsadzone ATC, które kiedyś od kogoś dostałam. No i tutaj kilka tych ATC wielkanocnych. Takie dość proste. Tutaj wykorzystałam tak naprawdę resztki z przycięcia, wiecie, tego pudełka. A może jeszcze wieczko Wam pokażę. Tak lepiej, że tak powiem. Tutaj na wieczku wykorzystałam koronkę taką rwaną z kwiatuszkami. I elementy do wycięcia, i sznureczek. I w zasadzie to wszystko, co się znalazło tutaj na wieczku. Chciałam, żeby też było to wieczko takie niemocno jakieś wysokie, bo może się zdarzyć tak, że po prostu zrobię sobie kolejne pudełka, jeżeli będę miała więcej tych ATC i będę je stawiała, wiecie, pionowo. Więc tutaj no, nie może być nic, co by mi się zgniotło. W pierwszej wersji miał być tutaj kwiatek z famiranu. Nawet go przykleiłam, ale ostatecznie właśnie odkleiłam i przykleiłam tylko takie kwiatki z kolekcji. No i wracając do ATC, no tutaj to z króliczkiem. Takie kolorowe, wielkanocne. Kaczuszką. I też dość proste, bo tylko są elementy do wycięcia. Tak jak widzicie, jeszcze tutaj nie mam tych plecków. Są elementy do wycięcia i chlapałam troszkę farbką, ale ostatecznie słabo ją widać, chociaż tutaj troszkę widać. I takich ATC powstało 8. A, zaczęłam mówić, że tutaj wykorzystałam resztki, ale też kilka arkuszy z małego bloczka, tylko 15x15. Bo myślę, że ten właśnie bloczek jest taki fajny na ATC. I tutaj z kolejnym króliczkiem. Także tak się prezentuje moja inspiracja dla Craft O'Clock. Dajcie znać, czy Wam się podobają te ATC. Myślę, że wyszły dość fajnie, mimo że są proste. Tutaj na każdym tym, na tej każdej drugiej warstwie papieru jest radełko. Wzór przez radełko. Znaczy wzór zrobiony radełkiem, o tak. Także myślę, że wyszły dość fajnie. Także dziękuję Wam bardzo za dzisiaj i zapraszam na kolejne filmy. Pa!